Cześć, pasieka gromadzeń. Dzisiaj 18 września. Przyjechałem na wrzosowiska do lasu i będę zabierał swoje ule. W tych, co są zasuwki, wystarczy zamknąć zasuwkę i jest spokój. W tych, gdzie nie ma, taką gąbkę wpycham z jakiegoś starego tapczana. Taka gąbeczka, nie wiem jak to nazwać, ten materiał. Wciskam go i też pszczoły nie powinny wyskoczyć. Tak przywoziłem też, no mam przyczepkę oraz samochód. Do samochodu wchodzi tam 8 albo 10 na przyczepkę. Nie wiem, bo pierwszy raz mam tą, ale ja tu mam 15 rodzin, więc powinno być ok. Patrzcie, pod ulami mi tu grzyby normalnie rosną. Gdzie to były? A, tutaj. Patrzcie, jakie dwa maślaki. A tu ojciec przed chwilą ledwo wszedł parę metrów za ulami i prawdziwek. Jaki ładny. I kozak. Także są jakieś grzybki w lesie. Mogłem sobie przyjechać wcześniej i pochodzić po lesie. Ale słyszałem, że nie ma grzybów, a jednak chyba jakieś są. Chyba, że są robaczywe. No, tu trzeba trochę tą gąbkę dopchać, żeby w czasie jazdy pszczoły nie powychodziły. Dzisiaj jest zimno, 13 stopni. Deszcz kropi. Więc nie ma tu problemu z pszczołami. Wszystkie siedzą. Nie jest jeszcze tak późno, bo jest coś koło 5. Myślałem, że o tej godzinie jeszcze mogą latać. Żebym wiedział, że pszczoły siedzą dzisiaj cały dzień w ulu, to bym trochę szybciej, z 2 godzinki. I mówię, trochę albo po grzybach pochodził, albo by pozaglądał do uli. Czy jest tego miodu trochę? No, jak widzicie, wszędzie tutaj wrzosy. Ładnie. Jeszcze tu troszkę nawet kwitną, ale myślę, że jak już są takie temperatury, to i tak nie będzie nektaru. Nie będą nektarować. No wracają. Półtorej miesiąca tu były. Od 10 sierpnia. Chyba 10-11 sierpnia przywiozłem. A dzisiaj mamy 18. Sobota. Wieczór. Więc trochę były te pszczółki w tym roku na wojażach pierwszy raz. Najpierw na gryce, później z gryki na wrzos. Z 2,5-3 miesiące nie było ich w gromadzeniu. Dobra. Później zobaczymy, czy coś się wykręciło. Pierwszy raz w życiu wywoziłem na wrzos i nie wiem, czego się spodziewać. Dobra, musimy popakować, żeby jeszcze, zanim się ciemno zrobi, wyjechać z lasu, żeby nie zabłądzić, bo tutaj dosyć duże są te bory dolnośląskie. Łatwo zabłądzić, zwłaszcza jak się jest pierwszym raz, a ja właśnie jestem. Znaczy, no, tutaj samochodem jest drugi raz. Nie dojeżdżałem tutaj zbyt często, z tego względu, że znajomy również miał tutaj ule. Dzisiaj z rana on zabrał, a ja teraz wieczorem. I on tutaj wodę dowoził. Tutaj było woda, wylałem ją teraz, żeby tutaj nie gniło to w takim pojemniku. Tam było nawrzucane wrzosy. O, jeszcze pełno tu tych gałązek. Muszę to przełożyć może, żeby to w środku nic nie gniło. I tutaj miały wodopływ pod samymi ulami. Więc tutaj właściwie dwóch znajomych przyjeżdżało i dolewało wodę. Dobra, pakuję. Hej, już na miejscu, z pasami spięte ule, już na pasiece, wróciły do domu. Wywiozłem je chyba początek lipca po lipie. Miesiąc na gryce były później. No, trochę więcej niż miesiąc, 5-6 tygodni na wrzosie. Ale wrzosu nie ma za dużo, no wiadomo, wrzos to jest trudny pożytek. Z 2 słoiki z ula tylko wyszły. Właściwie to tak na próbę wywoziłem, nie mam doświadczenia w tym, mniej więcej domyślam się, co można by było poprawić, gdzie były błędy. No wydaje mi się, że troszkę na tej gryce pszczoły osłabły i na ten wrzos nie były tak silne, więc następnym razem, jeżeli będę chciał za rok wywieźć,
to albo będę łączył z odkładami, jak pszczoły się troszkę spracują, albo będę starał się wcześniej też te pszczoły tak przygotować, żeby były po prostu bardzo silne. No teraz też wybierałem bardzo silne rodziny, ale gryka słabo dawała i zamiast rozwinąć się przez te 4 tygodnie na gryce, no to one tak może troszkę nawet osłabły. Ale jakieś doświadczenie jest. Troszkę tego miodu spróbowałem. Pierwszy raz chyba w życiu wrzosowy jadłem. No troszkę mi się zmieszał ten wrzos z tą gryką. Więc miód jest ciemny i zapach ma gryczany, ale w smaku jest słodki. Nie jest taki jak gryka. Gorzkawo, pikantny lekko. Gryka ma charakterystyczny. No trochę się to wymieszało. Szkoda, bo wolałbym czysty wrzos, no ale trudno. Dla mnie jest bomba. Smakuje. Tak jak widzicie, nowe stojaczki. One są do wywozu zrobione. Gdzieś mój ojciec na YouTubie znalazł coś takiego i mi pospawał. Jakby kogoś takie coś interesowało. Tutaj daję jakieś kantówki, jakieś beleczki takie. To akurat dałem 3, żeby się nie wyginały. I takie druciane stojaki. No teraz takie pręty to są bardzo drogie, bo ta stal jest droga, może za jakiś czas trochę stanieje. No i widzicie, prosty spaw. Tutaj jeszcze jest jeden pręt, go nie widać, bo on ma za zadanie trzymać się przy ziemi. Tutaj jeszcze parę centymetrów jest wbite, wbija się tutaj uderzając młotkiem. Stoi to eleganckie rozwiązanie, lekkie, można do osobówki, do czegokolwiek te pręciki spakować i takie stojaczki sobie porobić. Podoba mi się to rozwiązanie. Od kogoś z kanału, mój ojciec gdzieś tam zobaczył, nie wiem gdzie, więc trochę skradziony pomysł, nie mój, ale fajne właśnie na wywożenie. Na samych tych prętach można ule nawet stawiać, jak się je bliżej siebie postawi. No ale to szkoda troszkę miejsca, bo wiadomo, jak się postawi te beleczki, to więcej uli wejdzie na taki stojak. No dobra, no tak jak mówiłem, wrzos jest przywieziony. Zacząłem karmić te rodzinki, które wróciły z wrzosu. Zobaczę, czy zjadły inwert. Karmię już inwertem, bo na cukier już późno, chociaż znajomym... A, przykleił się do tego. Pokrywka do daszku. O, ale jak widać, puściutko. Tutaj już było 5 litrów polane, najpierw 2. Chciałem zobaczyć, czy będą jeść, bo był zimny ten tydzień. I przedwczoraj 3 dolałem. Dzisiaj wleję 3 lub nawet 4. To kupiłem tych pokrywek, które pasują do tych podkarmiaczek, bo w ostatnim filmiku mówiłem, że kurczę, złe pokrywki dobrałem. Więc inwert fajnie pobierały, mimo tego, że było zimno. Te dostały po 5. Dostaną... No, w wiaderku jest chyba właśnie 10 litrów. 14 kilo. Więc tyle, takie wiaderko na rodzinę. No chyba, że przestaną pobierać wcześniej. Jak jakieś słabsze, to mogą przestać. Ale jak widać, na razie pobierają. Więc zakarmiamy. Ta reszta rodzin, które były tutaj na pasiece stacjonarnej, to zakarmianie już zostało skończone z tydzień temu. Może nawet trochę wcześniej. Nie pamiętam, kiedy ostatnią dawkę dawałem. Jakoś przed weekendem poprzednim. Piątek, czwartek może. Więc te już są zakarmione. Jeżeli dzisiaj dam radę, to przejrzę. No, wszystkich pewnie nie, może jutro trochę. Ale jutro jest święto miodu i wina w Przemkowie. Może tam pojadę. Zobaczę jeszcze, jak się uda. A tu trzeba będzie sprawdzić chociaż parę, jak jest z zakarmieniem, bo to, że ja skończyłem zakarmiać według mojego tam założenia, to nie znaczy, że one są rzeczywiście zakarmione. Może być dużo czerwią, może być sporo jeszcze miejsca, no i wtedy trzeba by było jeszcze dokarmić. Ale to zaraz zajrzymy do jednego czy dwóch uli. Dobra, zrobię na szybko przegląd z dwóch uli. Tutaj jest bakwas w piące. A tutaj jest prima, krainka. Te dwa ule zajrzę na szybko, zobaczymy, jak się zakarmił bakwast i jak krainka. Boję się, że ten bakwast może jeszcze, kurczę, właśnie potrzebować trochę syropu, no ale... Ale zaraz się przekonamy. Tu i tak lałem więcej. Tu dawki były o 1 litr większe, na przykład jak lałem 2 litry
do krainek, to tu szły 3. Tu jest 10 ramek, no bo bakwasta bałem się na 8 zostawiać. Ale jak pszczoła się spracowała, no to trzeba będzie, bo to wiecie, najważniejsze, żeby gniazdo nie było za duże. No za małe też nie, ale rzadko kiedy się zostawia za małe gniazdo, raczej za duże, a jeżeli na przykład pszczoły się ospały, bo nie było pokarmu, to często jest wina czegoś innego. No chyba, że ktoś by 4 ramki zostawił w silnej rodzinie, no ale to są skrajne przypadki, raczej nikt tak nie zostawia. A to, czy ktoś zostawi 9 czy 7, wiecie, teoretycznie na 7 powinna silna rodzina sobie spokojnie dać radę. Zakitowane wszystko, kurczę. No patrzcie, cała ramka jest zalana, zasklepiona. Coś tam pszczoły jest. No fajna ramka, muszę stawić obok ula, a nie, w tym drugim korpusie. Bo rojnicę, która mi służy właśnie za takie miejsce do odkładania, ta rojnica jest w sumie zajęta. Tam są ramki po zrzosowaniu. Znowu na maksa. Skrajne ramki tak powinny wyglądać. Jedynie środkowe powinny być z dołu troszkę miejsca. Zobaczymy, czy też tutaj będzie, tak? O, patrzcie, tutaj jest pełno czerwiu jeszcze. O, tutaj jest czerw. Matka zaczerwiła jeszcze. Nie wiem, czy podczas zalewania, czy trochę wcześniej. Zobaczymy, ile tego czerwiu będzie. Ta jest też czerwiu, bo czuję, że jest lżejsza. Jest matka. To jest cała ramka czerwiu. O, powiem wam, że bakwast chyba jeszcze dostanie trochę. Żeby po tym wygryzającym się czerwiu nie było aż tyle miejsca. Chyba już inwertem im poleję, bo podkarmiam inwertem te, co wróciły z wrzosu. Możliwe, że tu też ta też jest lżejsza, też jest czerw na wygryzieniu. No 10 ramek to też tego syropu musi być więcej. No tutaj już się wygryzł czerw. O, jest są miejsca do zalania. Czyli spokojnie dzisiaj doleję bakwastowi. Tu jest, były puste miejsce bez larw, bez czerwiu, więc pszczółki sobie zaleją. Tu jest pyłek i puste miejsca. Tutaj taka ramka jest w miarę ok, bo tam troszkę może się z dołu kłąb uwiązać. Przestrzeń wolna też jest potrzebna. No, ale widzieliście, te 3 ramki. Na 3 ramkach jest jeszcze trochę czerwiu, całkiem dużo. No, te już są, te 3 ostatnie już są całe zawalone. Ewentualnie jedną taką ramkę z wygryzającym się czerwiem przenieść do innej, słabszej rodziny. Niech trochę zasili gdzieś z boku, ją później zabrać, a tu zostawić 9. Spokojnie 9 się zmieści. One jak się skłębią, to 10 im nie będzie potrzebne. Więc chyba tak zrobię. Zostawię 2 ramki te z czerwiem, gdzie jest mniejszy ten wianek czerwiu. Tutaj, a tą jedną największą przeniosę do jakiejś troszkę słabszej rodziny, żeby ją zasilić tym wygryzającym się czerwiem, tą pszczołą. Zwłaszcza, że tu jest trochę pszczoły, ale spokojnie na 9 ramkach mogę zostawić tą rodzinkę. Może i na 8 by dała rady, ale chyba zrobię taki myk. Zabieram sam czerw, przeniosę do jakiejś słabszej rodzinki, do tej, która wróciła z wrzosu, żeby ta pszczółka się jeszcze trochę wygryzła. One tam będą zalewać to, co się idzie wygryzać, a tu już nie ma sensu karmić jednak. Myślę, że spokojnie wystarczy. Dobra, ja sobie tu muszę omieść pszczoły, pójść po zmiotkę i zabrać tą jedną ramkę. Dobra, mam zmiotkę. Mam tu przy tym ulu same maliny. Kurczę, rośnie ta malina, co chwilę się potykam. Co robię, przegląd, wyrywam te maliny, a i tak
później zarasta. Dobra, tu mamy te trzy ramki z czerwie. Weźmiemy tą środkową raczej, jeszcze sobie wyciągnę. Zobaczyć, na której jest najwięcej czerwiu. Tak, tutaj jest troszkę miejsca pustego. Tu chyba było najwięcej czerwiu. Jeszcze zobaczę tą. Ale pokrzywa popiekła, też mi zarosły. Tu pod malinami pokrzywy rosną. Aha, ta jest, tu jest najwięcej czerwiu. Z trochę wygryzającego się. Dobra, mam matkę, muszę ją położyć. Czyli nic nie było. Matki nie można strząsać. Pszczoły można. Taką ramkę dam do innej rodzinki. A tu zostawimy na 9. Zmiotka już mi spadła. Dam do rodzinki, która zaleje te puste miejsca. A czerw troszkę wzmocni. Tak, tu są rodzinki z wrzosu, ta dwójka. Ten drugi ul tutaj, pamiętam, był słabszy niż te dwa po skrajach, więc tu dołożę tą jedną rameczkę z czerwiem, żeby zasilić tą rodzinkę. Tu jest ta rodzinka, no to już jest jakaś pszczoła, no a słaby trochę. Na 7 ramkach zostawiam. Ale i coś tutaj lata. Coś tam jest. No mam nadzieję, że będzie ok. Dołożymy jaką 8. Mam nadzieję, że troszkę tego czerwiu się wygryzie, obleci się. No zależy jaka jesień będzie za 2 tygodnie, 3, kiedy te pszczoły będą swój pierwszy oblot miały robić. I tyle. Pszczółki powinny ogrzać, ten czerw wygryzie się, troszkę zaleją. Czy 8 to za dużo ramek? No, jeszcze po skończeniu zakarmienia tej rodziny będę oceniał. Możliwe, że zostawiłem na 7, ale na razie niech będzie to 8. Dobra, teraz sprawdzimy tego leżaka tutaj. Muszę ten daszek w końcu naprawić przed jesienią. Może za tydzień albo dwa mi się uda na weekend. Albo w tygodniu po pracy. Tutaj jest parę ramek, które dałem pszczołom do wylizania. Zobaczymy, czy one przyniosły, ale wydaje się, że tak. Jakiś tutaj, jak zwężałem gniazda, gdzie niegdzie, na przykład na 10 ramkach był rozrzucony ten pokarm. I takie ostatnie rameczki, gdzie jakieś wianki były, czy po środku miód, no to w leżakach zawsze dam za zatwór, czy tam za podkarmiaczkę. I one sobie tutaj elegancko przynoszą do gniazda na zimę, a tutaj wyczyszczą i takie świeże ramki, czy świeże, czyste ramki, to nic tu nie ma, to akurat czarna będzie do przytopienia, ale przynajmniej nie będzie się przytapiać jakimś miodem. Dobra, wezmę, zabiorę te ramki i zaraz zajrzymy dalej. Dobra, zabrałem te 4 rameczki. Przyniosę tu z miodobrania po wrzosie też ze 4-5, żeby sobie wyjadł, ale to na wieczór, żeby rabunków nie było teraz. Ile tu ramek zostawiłem? Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 też dużo, ale tu była silna rodzina. Zobaczymy, może aż tyle nie będzie trzeba. To wtedy bym jedną rameczkę zabrał. Albo podał i zamienił z którąś pustą z tych, co z wrzosu wróciły, albo zostawił, po prostu schował, przezimował te takie ramki i w maju do odkładów będą super. Albo żeby ratować jakieś rodziny z głodu, ale nie mam jakiegoś dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o głód w pasiece. Raczej zakarmiam tak, że jest
Dobrze, patrzcie, po zakarmieniu jeszcze ile pszczoły na zatworze. Fajnie. Jest 10 ramek. Wiadomo, jest, dzisiaj jest trochę cieplej niż ostatnio było, więc te pszczoły mogły się rozejść bardziej. W chłodniejszy dzień może lepiej by było ocenić, jaki obszar kłąb zajmie, ale przejrzy się. Te pszczoły były paskami leczone po lipie. O, pełna rameczka. Fajnie zalały. Ale 10 to za dużo, ja nie zostawię na 10. Rzadko się zdarzy, że na 10. Rok temu najwięcej na 9 zostawiałem. Tu również cała ramka do dołu. Zasklepione. Te boczne takie powinny być. Środkowe powinny z dołu mieć trochę miejsca wolnego. Tak jest kłąb ściśnięty, on też wchodzi z dołu do pustych komórek. Pszczoły się chowają, cieplej im jest wtedy. Kolejna ramka to samo. Z dołu troszkę pyłku, a tu pełna syropu. Syrop cukrowy tu był dawany. Stosunek syropu, znaczy cukru do wody 3 do 2. 3 kg cukru, 2 kg wody. 21 kg cukru, 14 litrów wody. To już w jednym z odcinków mówiłem. Podymić trochę. Ale te akurat są łagodne. Tu jest prima. O, tutaj są resztki czerwiu. Patrzcie, matka z zielonym opalitkiem. Ona ma taką fajną, silną rodzinę. No, przydałoby się ją wymienić, nie powiem. Jak nie teraz na jesień, jak będę łączył odkłady, matka jakaś zostanie. Jak nie teraz, to na wiosnę, jak pierwsze matki będą nieunasiennione, to albo unasiennione. Miałem w tym sezonie dwie matki z czerwonym opalitkiem, zostały mi. Zrobiłem z nich odkłady. Jedna matka przestała czerwić, a druga do tej pory czerwi. I to dosyć dobrze, więc jej nawet nie zlikwidowałem. Stwierdziłem, że pszczoły same sobie będą chciały, to ją wymienię. Ale to są takie wyjątki. Jednak dobrze mieć młode matki. Kupiłem matkę reprodukcyjną. Kortówkę. I będę próbował za rok z niej córeczki ciągnąć. O, tu jest dużo czerwiu nawet, widzicie, nawet w kraince. Ale to dół, wygryzą się to. Góra będzie cała z miodu. Powinny dać sobie radę. Z przezimowaniem na takich ramkach. Tutaj też jest lżejsza, no. Tutaj taki obszar. Jedna trzecia ramki, może nawet troszkę nie czerwiu, reszta. I takie środkowe jak są, to jest spoko. Ja zawsze takie właśnie te środkowe staram się mieć. Znaczy staram, to pszczoły tak troszkę czerwią jeszcze we wrześniu, jak się zalewa. Niektóre już przestają, ale pszczoły raczej tak na maksa tych środkowych i tak nie zalewają. Jak już coś, jak nie ma tam czerwiu, to dają po prostu pyłek. One wiedzą, tu też jest z dołu sporo jeszcze czerwiu. Widzicie, jeszcze się wygryzie. No, Dolny Śląsk tutaj jest cieplejszy niż większość rejonów w Polsce. Wydaje mi się, że to też kwestia tego. Gdzieś w górach albo na Suwałkach pewnie już jest, w ogóle nie ma czerwiu. No, tu już jest pełna ramka pokarmu. Czyli te trzy ostatnie pewnie też, zwłaszcza, że ostatnia ramka w leżaku u mnie cały sezon jest tak pełna, nabita. Cały sezon. Ja zostawiam żelazny zapas zawsze, tą jedną ramkę, nawet na wiosnę, jak wyciągam przed miodobraniem, znaczy przed miodobraniem, przed sezonem, przed rzepakiem, jakieś takie właśnie ramki, które zostają, gdzieś w kwietniu, to zawsze tą jedną zostawiam, to jest ta przy ścianie i jej nigdy nie rusza. Ona to, wiecie, ona to już może tu dużo dłużej stać, cały sezon. Po prostu jest żelazny zapas.
No myślę, że dobrze by było tą ramkę wymienić, w sensie takim, żeby ten miód tutaj 5 lat nie był w tej ramce, ale to zobaczymy. Może będę odsklepiał na wiosnę, to wtedy tą ramkę jednak zabiorę i pozwolę pszczołom nanieść jakiegoś miodu rzepaku, żeby już ta ramka tutaj, kurczę, kilka lat w tym kącie nie kisła, bo nie wiem, ile ona wytrzyma. Niby miód nie powinien się psuć, no wiadomo. Ale jak nie zapomnę, to może tak zrobię. No widzicie, jest 10 ramek. Zastanawiam się, czy też jedną ramkę z czerwiem nie przełożyć do słabszej rodziny i zostawić na 9, bo 10 dla mnie jest troszkę za dużo. Jakoś tak mam złe wspomnienia z zimowaniem na 10, bo mi skrajne ramki zachodziły pleśnią, kisły. Zwłaszcza jak było dużo nawłocia, a w tym roku było dużo. Więc 9 to jest maks. Także ja wyciągnę teraz jedną z tych, co mają najwięcej czerwio i przeniosę również do którejś, która wróciła z wrzosu. Dobra, to na tyle. Ja już sobie to zrobię, co tutaj do pokazywania. Widzicie, no chcę zrobić taki przegląd po zakarmieniu, przynajmniej części rodzin, bo część jeszcze jest inwertem karmiona. 15 ulic wrzosu. Aha, i odkładówki też daję inwertu, bo ja tam po litrze dawałem tylko syrop cukrowego. Jak zajrzałem ostatnio, to widziałem, że mają jeszcze mało tego. Jeszcze kilka litrowych porcji dostaną odkłady. One są na 6-5 ramkach. Do zimy pójdą te w tych takich niebieskich. No ale dosyć jeszcze tam brakuje ze 3 litry na taki odkład. Dobra, lecę. Cześć, trzymajcie się.